przeszkodzimy na chwileczkę, ale widzę, że są książki do zwrotu. Co pani przeczytała? Jak z tym czytaniem na wakacjach? Z czytaniem na wakacjach jest bardzo dobrze u mnie, bo staram się tak, ażeby codziennie znaleźć czas. Czasami zaniedbuję obowiązki domowe, bo trzeba poczytać, bo jakaś akcja wciąga, bo no, uwielbiam czytanie, nie mogę za wiele, po prostu nie wyobrażam sobie, żeby można było nie czytać. Mało tego, ja to wszystko, każdą książkę, którą przeczytam, kataloguję w swoim zeszycie i piszę sobie konspekty, a potem jak już nie mam co robić, czasami tak przed nocką, zamiast do internetu, to przeglądam ten swój kajet i ponieważ ja już mam trochę lat na karku, to staram się przypominać, czy ja pamiętam, o czym była ta książka. Wakacje to specyficzny czas dla czytelników i dla samej biblioteki? No myślę, że tak, bo na wakacjach wiadomo, mamy więcej czasu, jest sezon urlopowy. Ale jeśli chodzi o czytanie, no to tutaj się nic nie zmienia. Nasi czytelnicy cały rok nas odwiedzają. W czasie wakacji mamy troszkę zmienione te godziny otwarcia, ale biblioteka cały czas działa. Nie jest tak, że biblioteka jest nieczynna na wakacjach, więc mimo sezonu urlopowego cały czas tutaj pracujemy i pomagamy naszym czytelnikom w wyborze lektur. Zwłaszcza, że biblioteka też prowadzi różnego rodzaju akcje, bo mówimy tu i od najmłodszych po najstarszych. Jest cały program przygotowany właśnie taki wakacyjny dla dzieci, są zajęcia zarówno tutaj w budynku głównym biblioteki, ale też we wszystkich filiach, więc przez całe wakacje można skorzystać z takiej szerokiej oferty zajęć dla dzieci. No to co czytamy na wakacje? Czy patrząc na ostatnie lata zmienia się kierunek czytelnictwa wakacyjnego? Jak zawsze są popularne zawsze takie dwa gatunki, kryminały. Tutaj dominują polscy autorzy. Mogę tutaj przywołać dwóch takich bardzo popularnych pisarzy, autorów kryminałów. Oczywiście Remigiusz Mróz, nasz opolski autor. Tu mogę wymienić na przykład najnowszy tom sagi z Wiktorem Forstem, Widmo Brokenu. A drugi autor to Wojciech Chmielarz. On taką trochę nietypową pozycję ostatnio napisał za granicą. Też jest to kryminał, ale trochę bardziej taki thriller niż kryminał. No i też są to takie książki, które są na topie teraz, często są wypożyczane. Drugi gatunek bardzo popularny to jest literatura obyczajowa. I tutaj głównie panie wypożyczają tą literaturę obyczajową. Tu mogę na przykład polecić taką autorkę angielską, Santa Montefiore. Najnowsza książka tej autorki to Włoszka z Brooklynu. Myślę, że wszystkie panie, które czytały wcześniejsze książki, też będą z tej pozycji zadowolone. Ale oczywiście też są autorki polskie. Mogę tu wymienić na przykład Gabrielę Gargaś, Agatę Przybyłek, jest też nowa książka Katarzyny Grocholi. No, tych autorek jest wiele i też są często czytane właśnie na wakacjach. Tu przyniosła pani między innymi publikację dotyczącą naszego regionu. Tak, jest. Bardzo ciekawa publikacja. Jak mówiłam, ze względu na to, że napisał ją mój kolega licealny, Zenon Jasiński, wykładowca Uniwersytetu. On jest chyba już teraz na emeryturze. Śląski kogel-mogel, cóż tam jest? Doskonałe kawały śląskie z ziemi opolskiej i z ziemi śląskiej. Także cały Górny Śląsk, przezabawne różne ryciny. A ja się zastanawiałam, dlaczego on na to wpadł, bo myśmy mieli takiego profesora w liceum, że musieliśmy jeździć, grzebać po tych śląskich wsiach, szukać pieśni śląskich. Klasa nasza cała była pomalowana jakby w te ornamenty i rodło. Mało kto dzisiaj wie, co to jest rodło. Kobiety czytają romanse, romansidła i pani też się zalicza do takich czytelniczek? Takie typowe romanse to nie, ale bardzo lubię, jak jest historia, jakaś historia, czegoś mogę się nauczyć, ale jest też ten wątek taki osobisty, sentymentalny, no, że ludzie. Widzę, że jest też książka z bardzo znaną postacią i książkową, i ekranizowaną, i historyczną. Tak, to jest Sisi. Ona, ją wypożyczyłam pod wpływem tego, że właśnie zwiedzałam przez 4 dni Wiedeń. To na pewno jest za mało. Pojedziemy tam jeszcze raz, ale to był ten imperatyw, żeby
to wypożyczyć i polecam każdemu na wakacje. Z początku się zdaje, a taka bajka o Królewnie Śnieżce. Nie, to nie jest bajka o Królewnie Śnieżce, nie. To jest opowieść o emocjach i przeżyciach kobiety, dziewczyny, potem kobiety dojrzałej, wreszcie ten zamach na nią. Bardzo to przeżyłam wszystko. Możemy mówić o wakacyjnych hitach, tak jak pan powiedział, ale też i o książkach, które warto byłoby polecić na wakacje, że moglibyśmy na jakiś czas ze sobą jakąś książkę zabrać. Poleciłbym nam pan ze 3 tytuły? Tak, specjalnie tutaj przygotowałem kilka takich propozycji. Pierwsza rzecz, piękne wydanie Edgar Allan Poe, opowiadania prawie wszystkie. Pięknie wydana książka w twardej okładce, mogę tutaj pokazać. No, czyli jak ktoś jest miłośnikiem kryminału, to z pewnością powinno po to sięgnąć. Literatury grozy, no bo to jest klasyk przecież, bo to jest no, taka podstawa w tym gatunku, więc jak najbardziej polecam. Kolejna książka, Lucinda Riley, Atlas, historia Passalta. To jest długo wyczekiwane zakończenie takiej bardzo, bardzo popularnej serii książek Siedem Sióstr. Myślę, że tutaj też czytelnicy wiedzą, o co chodzi. Ta książka właściwie została już dokończona po śmierci autorki przez jej syna, ale długo na nią czekaliśmy, no i w tym roku się ukazała i cały czas jest właśnie bardzo często wypożyczana. A trzecia pozycja, może już troszkę mniej taka literatura, lekka i przyjemna, ale myślę, że warta uwagi, Chłopki, opowieść o naszych babkach Joanny Kuciel-Frydryszak. To jest autorka, która wcześniej napisała taką książkę Służące prawie do wszystkiego, a teraz właśnie napisała te Chłopki. To jest historia kobiet, które pracowały właśnie jako gospodynie wiejskie, jako służące gdzieś tam w jakichś bogatszych gospodarstwach czy dworach. Bardzo ciekawa książka, myślę, że też może być dobrą propozycją na wakacje, jeśli ktoś szuka takiej trochę ambitniejszej literatury. A na co pani poluje jeszcze na wakacje? Jak ma pani już ustalony pomysł na to, co tak, jeszcze do przeczytania? Dzisiaj wrócę do książki, którą już czytałam, Królowe Habsburgów. A teraz widzę, że jest tutaj Diana, więc lekka akurat na wakacje myślę, że się przyda.